Damian Durkacz i Damian Jonak. Po zwycięskiej walce najpierw Damian, powiedz, jak się czułeś dzisiaj w ringu, bo recenzje tutaj były surowe ze strony Damiana Jonaka. No nie czułem się jakoś najlepiej, brakowało trochę tego boksu, te sparingi z sparingami, ale tych walk brakowało. To jeszcze nie jest to jak potrafię boksować na 100%, ale dobrze, ta pierwsza walka, tak trzeba się lekko wdrożyć i z takiej walki mogę naprawdę dużo swoich tych błędów i takich głupich nawyków wyciągnąć tak naprawdę. No fajnie, że powrót wreszcie po tej przerwie. Jasne, że tak, brakowało tych walk, ta pandemia, te treningi, jak trenowałem w domu, to nie miałem tej motywacji, a teraz jak była ta walka, to jednak się jak do tej walki inaczej nastawiałem psychicznie i lepiej się trenowało. Rywal niewygodny taki, Tyson Fury trochę mały. Tak, niewygodny, styl podobny do mnie czasami, ale ja właśnie takich walk potrzebuję, bo jak ktoś na mnie leci, to mi się fajnie boksuje, ale trafiają się zawodnicy, że mi uciekają, że to oni próbują mnie zrobić jakby w balona i tego mi właśnie brakuje, takich walk jak te. Ja jestem zadowolony, że taki zawodnik przyjechał, bo jednak mogłem coś innego spróbować tak naprawdę. Ale dzisiaj to ty trochę za dużo do przodu leciałeś, taki nieprzygotowany, taki na hura, dużo tak było. No tak, no ja wiedziałem, że po prostu on jest jakoś tak jakby kondycyjnie przygotowany, bo już widziałem po drugiej rundzie, jak już zwarciu, że nie miał sił, więc próbowałem go tutaj zajechać, ale jednak przetrwał tą moją szarżę i chwała mu za to, że daliśmy dobrą walkę. Ta energia kipiała i z ciebie, i z niego od samego początku, jeszcze przed pierwszym gongiem. Tak, obydwoje byliśmy nastawieni i właśnie no takie walki ludzie lubią po prostu, jak jest trochę ten właśnie taka ta iskra w oku. No i nie wiem, co mam powiedzieć. No, trzeba dużo jeszcze poprawić u mnie tak naprawdę i tych błędów jest masa. Ale od igrzysk dzieli cię niedużo, jedna walka. Tak, jedna walka i to właśnie jest takie czasami zgubne dla zawodnika, że tylko jedna walka i coś. Ja o tym tak nie myślę, że ta jedna walka po prostu zapieprza mi. Moim celem zostanie się na olimpiadę, a nie skupić się na tej jednej walce. Bo po prostu potem jak dojdę do finału powiedzmy, to mogę być rozstawiony na olimpiadzie, więc ja patrzę nawet na finał, żeby po prostu w Tokio być rozstawiony. Dobra, to teraz porozmawiamy jeszcze z Damianem Jonakiem. Ciosów na korpus by ci się brakowało, co? Na wątrobę? Też ogólnie troszeczkę, wiadomo, Damian nie mógł się wstrzelić, troszeczkę aby ręce mu pracowały inaczej, nogi inaczej, ale tak jak tutaj sam powiedział, on zdaje sobie sprawę ze swoich błędów, ciężko pracuje. Mi u Damiana najbardziej się podoba to, że naprawdę, wierzcie mi wszyscy, że jest bardzo dobrze zmotywowany, jest bardzo dobrze nastawiony technicznie, ciężko trenuje i tutaj tak naprawdę nie ma żadnego osiadania na laurach i będzie naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem w przyszłości i mam nadzieję, że ten medal olimpijski wreszcie po tak dużej przerwie będzie zdobyty. Ale mieliście okazję sparować też. Tak, robiliśmy różne techniki, różne, że tak powiem, walki zadaniowe. Damian właśnie ma to, że troszeczkę jakby te ręce nie domyka i powiedzmy, no wiadomo, że ma jakieś tutaj nawyki takie, ponieważ no, chce zadać się jak najszybciej, ale potrafi uderzyć, jeśli zaciska ręce, ćwiczyliśmy różne warianty. Sam odczułem na wątrobie, jak mi tam raz przywalił. Przyznaję się do tego bez żadnych tam, jak to się tutaj, skromności, ale naprawdę... Naprawdę. Nie podkręcaj, mój drogi. Nie podkręcaj, ale chodzi o to, że wiesz, że naprawdę no, jakby zaciskał te ręce i by troszeczkę jakby mocniej uderzał, to naprawdę lepiej by mu to wchodziło, ale to wiadomo, że będzie to trenował i miejmy nadzieję, że jak będzie startował na olimpiadzie, to będzie dobrze. Zdaję sobie z tego sprawę, że popełnia błędy i to jest najważniejsze, że tak jak powiedziałem wcześniej, nie osiada na laurach, ciężko trenuje. I mam nadzieję, że z tej pracy będzie sukces, a wiadomo, w boksie też trzeba mieć troszeczkę szczęścia. Szczęście sprzyja lepszym. Mam nadzieję, że u niego będzie to dobry wynik na olimpiadzie. To będę ciebie pytanie jest najpierw, czy są już jakieś podchody ze strony promotorów zawodowych? Nie, na razie po prostu się tylko skupiam na boksie olimpijskim i tak przy tym na razie zostaję. A mam do ciebie jaka rada, bo ty jesteś ekspertem ostatnio, jeśli chodzi o kwestię boksu zawodowego. Na pewno dobrze będę doradzał Damianowi, niczego mu nie będę nigdy narzucał, ale na pewno z moim doświadczeniem nie popełni głupich błędów i wierzę, o czym mówię. Czyli na razie spokojnie, olimpiada, tak? I boks amatorski. Tylko olimpiada i tylko i wyłącznie to, a tutaj jakby wiesz, to jest młody chłopak, który wie czego chce i wie jak powinna wyglądać jego kariera. Ma zabezpieczone na razie tak życie, aby po prostu skupić się na boksie i to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo.